Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z naszego belgijskiego zoo w Antwerpii. I dzisiaj będziemy sobie budować wybieg dla czego? Flamingów, tak. Dla flamingów, tylko najpierw będę musiała, słuchajcie, co będę musiała? Chyba najpierw sobie zbuduję po prostu wybieg, żeby tam ustawić te wszystkie, wiecie, potrzebne rzeczy typu centra handlowe i tak dalej, bo ja tego tutaj na razie nie mam. I zapomniałam właśnie o centrum handlowym. Już mi się tutaj nigdzie nie zmieści, więc trochę słabo. Teoretycznie, wiecie, mogłabym sobie to jeszcze odrobinkę po prostu przesunąć i dołożyć tutaj jeszcze jeden segment. I możliwe, słuchajcie, że to zrobię, no bo... O Jezu, właśnie mi się teraz przypomniało, że tu mam problem z tą ścieżką. Nie mogę jej przedłużyć. Widzicie, co tutaj się wydarzyło. Strasznie to wygląda. Postaram się jakoś to naprawić, ale... Okej, zaczniemy sobie od tego. Tu już mi się, widzicie, nie chce połączyć. Okej, dobra. Mamy to chyba. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, udało się. Tylko widzę, że to jest nie ten kolor. Także sobie od razu to podmienię szybciutko. No i spróbuję właśnie to przedłużyć. No nie wpadłam na to, kurczę, wcześniej, ale będzie to raczej konieczne. Centrum handlowe, kwarantanna i tak dalej, więc cholera, znowu się tu będę musiała nad tym namęczyć. I to jeszcze to sobie zaznaczymy. Dobrze, przesuniemy to dotąd. Na razie to zostawię gdzieś tutaj. Zobaczymy, ile miejsca nam to zajmie. Jeszcze to. Musimy sobie przeciągnąć. Dobra. I teraz tak. To musi być centrum handlowe. Ja tu układałam takie normalne te. Centrum badawczego chyba też nie mamy, prawda? Co ja tutaj dałam w ogóle? Dałam. Nie, dałam centrum badawcze, dałam warsztat i dałam pomieszczenie socjalne. Więc potrzebujemy budynku dozorcy. Chwila, czy ja właśnie przed chwilą nie powiedziałam, że go tu mam? Nie, nie mam, dobra. Jezu, ja mam taką sklerozę. No widzicie, kilka sekund i ja już nie pamiętam, co mówiłam. Dobrze, pomieszczenie dozorcy. Centrum handlu zwierzętami. I jeszcze mam problem z kwarantanną, bo ona jest dość duża. Kwarantanna mała zajmuje tyle miejsca i to jest, słuchajcie, problem. To jest problem i nie wiem, co z tym zrobić. Chyba, że budynek dozorcy wypieprzymy. Centrum handlowe sobie tu postawimy. No i najważniejsza jest ta kwarantanna. Czy ona mi się tu jakoś ciśnie? Jeszcze kawalątek bym tu musiała przystawić. Aj. Drzewko wywalimy, bo muszę wszystko sobie tutaj elegancko. Dobra. Trasy sobie też przeciągniemy kawałek. No, to będzie zupełnie inaczej wyglądało niż pierwotnie w planie miało wyglądać, no ale tak jak mówiłam, musimy się tutaj troszeczkę... Klinika weterynaryjna jeszcze, Jezu! Kwarantanna mała, ale musimy się tutaj dostosować do możliwości gry, więc nie za bardzo jestem w stanie tutaj coś poradzić, dobra. No i co z kliniką weterynaryjną, słuchajta? Bo nie wiem za bardzo, jak to teraz rozegrać. Będzie nam potrzebna klinika, to nie ma o czym mówić. Chyba to będę musiała troszeczkę jeszcze wsunąć. Żeby mi się to fajnie zmieściło. Czy to się zmieści? Teraz się okaże. A kurde, znowu, czy ja to przyciągnę całe? Nie, tylko tą ścianę. Chciała od razu sobie przyciągnąć wszystko. I to. Ach, fucking machen. Źle, źle. Jeszcze raz. No serio, nie mogę tego zrobić. Chyba żart jakiś. Bez sensu to jest. Dlaczego nie mogę sobie tego połączyć w całość? No, bez tego mogę. No dobra, zawsze coś. Pyk.
Jeszcze raz. Drzwi muszą być gdzieś tutaj. Okej. Dobra. I teraz w zasadzie potrzebuję już tutaj samej ściany. I jeszcze jedna. Dobra. I teraz... teraz sama góra. Dobrze. Jako tako damy radę. Mogłam to, słuchajcie, zrobić wcześniej, ale o tym nie pomyślałam przed nagraniem. Dopiero teraz tak to do mnie dotarło, że przecież jak chcę dodać zwierzaki, no to muszę mieć centrum handlowe i to, i tą całą infrastrukturę, więc byłoby dobrze to ogarnąć. Dobra. Teraz ponownie muszę zaznaczyć to wszystko. Kurde, no. Teraz tego nie zaznaczę. Czy to jest całość? Tak, dobra. Zostawimy to w ten sposób i jeszcze potrzebujemy co? Górę. Jest tutaj trochę dłubania nad tym, niestety. No i też nie mogę, no kurde, przecież żarty jakieś. Dlaczego tak się dzieje? Dobra, gotowe. Jako tako to wygląda. Tutaj sobie jeszcze widzę, muszę przeciągnąć te one. Jak to się, kurczaki, nazywa? Bo, no nie wiem, słuchajcie, jak to się nazywa, kurde? Wykończenie, no dobra, niech będzie, że to jest wykończenie. To jeszcze o wykończeniu zapomniałam. Przy sobie to jeszcze ciachniemy. A dlaczego to jest... jakoś tak wysunięte dziwnie. No i dobra. I mamy to, więc mogę się teraz zająć istotnymi rzeczami. No fakt faktem, brakuje mi jeszcze tej kliniki weterynaryjnej, ale to będę musiała coś wymyślić. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to ogarnę. To sobie przykryjemy. Może jeszcze jedno drzewko skopiuję i wcisnę gdzieś tutaj, żeby nie było widać za bardzo tego budynku. Chociaż im to nie powinno przeszkadzać, mam nadzieję, bo to, wiecie, jednak jest zastawione tymi ścianami i tak dalej. Dobrze, i teraz, moi drodzy, to będzie wyglądało mniej więcej tak, że trasa, szerokość sobie tutaj zwiększymy i to jest, która droga? Nie, ta. Jakby to teraz zrobić? Tutaj z boku będzie prowadziła ścieżka. Już będzie odrobinkę węższa. Dajmy na to na siódemkę. Sobie ją weźmiemy. I ona będzie prowadzić... Czekajcie, ja sobie tu spojrzę na to zdjęcie. I ona sobie będzie prowadzić... mniej więcej tak. Dobra. Na razie zrobimy to dotąd. Tutaj zacznie nam się wybieg flamingów, który za chwilę zaczniemy sobie robić. Teraz, żeby nie spieprzyć tutaj tego placu, będzie mi to ciężko ogarnąć. Teraz dopiero na to wpadłam, że przedłużenie tego to nie będzie taka prosta sprawa, ale dobra. Jakoś mi się to udało złapać. I teraz zrobimy sobie to w ten sposób. Staram się to odwzorować jakoś tak, jak to wygląda na tym normalnym naszym zoo. W sensie na tym moim z podglądu, prawda? Robimy to w ten sposób. I tutaj powinien być jeszcze budynek. I ja się teraz zastanawiam, czy to będzie po prostu budynek dla flamingów, taki, wiecie, na chłodniejsze czasy, tak to nazwijmy. Bo teoretycznie ja tutaj widzę jakieś ptaszory, pingwinki czy coś na tym wybiegu, ale że my tutaj w grze nie mamy takich zwierząt, no to będę musiała tutaj zaimprowizować i może po prostu zrobię im takie miejsce do zimowania, żeby sobie mogły wejść do środka, ale zobaczymy zaraz, czy mi się tu wszystko zmieści, tak jakbym chciała. Czy to w ogóle nie jest za małe dla nich, jak tak teraz patrzę na tym moim poglądowym, jest to chyba odrobinkę większe, tak teraz patrzę, więc jeszcze bym to ciutkę przeciągnęła w tą stronę do góry. Też oczywiście to nie musi być dokładnie taki kształt, jak tutaj mam.
Ale wiecie, chcę zachować jak największe podobieństwo, żeby sobie później bez problemu ten kształt odwzorować. Jeszcze może troszeczkę. Dobra, coś takiego. Chciałabym, żeby to było zaokrąglone, ale chyba nie jestem w stanie tego zrobić. O, jestem w stanie to zrobić. Ej, jest okej, dobra, o coś takiego mi chodziło. Super, cieszy mnie to niezmiernie. I spoko, bo tutaj mamy od razu drogę tą pracowniczą, więc sobie ją tutaj przeciągnę. Nie długość, bardziej mi chodziło o szerokość, żeby ją sobie tutaj z tym połączyć. Dajmy kątową może. Okej. I zrobimy im tutaj furteczkę w takim wypadku. Dobra, no to bach, bariera. I bariera będzie, słuchajcie, chyba siatkowana. Tak mi się wydaje, że siatka będzie dobrą opcją. Tylko, że nie można jej zaokrąglić. I wiecie co, miałam straszny problem. Ostatnio jak budowałam... Co ja tu budowałam? Jakiś wybieg... Co ja budowałam? Pandom chyba zaczęłam budować, słuchajcie, w tym azjatyckim zoo. Czekajcie teraz na próbę. I nie mogłam zmienić sobie tej barierki, bo generalnie jeżeli chcemy zrobić zakrzywioną barierę z bariery, w której to nie jest możliwe, na przykład w tej drewnianej czy siatkowanej, to najpierw trzeba to zrobić w tej, chociażby tej niewidzialnej i sobie to później podmienić, tylko niestety nie zawsze to działa. Widzicie, że teraz nie mogę tego zrobić, nie mogę podmienić na żadną barierę i nie za bardzo rozumiem, dlaczego? Teraz się udało tylko jedno przęsło zrobić. Okej, no dobra. To jakoś może się uda. Będę próbować w takim wypadku. Dobra. Brak. Skrzywione. No i teraz zacznie się zabawa. Zacznie się zabawa, bo budowanie zakrzywionych barier nie jest moją mocną stroną. W ogóle budowanie barier nie jest moją mocną stroną, więc... Będzie to prawdopodobnie mordęga. Okej. Mniej więcej taką odległość bym chciała zachować. Od tego chodnika naszego. Dobra, mamy zrobione ogrodzenie i teraz chwila prawdy. Udało się podmienić. No i ekstra, dobrze. Może sobie to ciutkę jeszcze podwyższę dla pewności, jak to wygląda w ten sposób. Spoko, bardzo fajnie. Od razu sobie tutaj teren, myślę, pomaluję glebą. Albo nie, wiecie co, zacznę sobie po prostu od tej krótkiej trawy, bo ja, jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmy z Planet Zoo, to wiecie, że ja nie znoszę tej długiej trawy. I gorzej mi się też na tym buduje, więc od razu się jej pozbędę. Od razu się jej pozbędę. I dobra, i teraz tak, muszę się zastanowić, czy zrobić ten budynek, czy nie, czy to ma sens, bo on powinien być mniej więcej w tym miejscu. I generalnie ta trasa musi być odrobinkę szersza. Chwila, ja to trochę źle zrobiłam chyba, jak tak teraz na to patrzę. Tutaj mam tą drogę, ona leci sobie tędy i tędy. Nie, jest w porządku, dobra, będę musiała sobie tutaj później to wypełnić ścieżką, ale dobra. To może zrobię sobie później. Albo w speedbuildzie najwyżej kolejnym. I muszę się zastanowić, czy tu zrobić ten budynek. Na razie zostawię to tak jak jest. Będzie można to przebudować, bo nic innego w tym miejscu na razie kłaść nie będę, więc spoko. I wiecie co? Teoretycznie tutaj już nie powinnam nic stawiać, bo tutaj będą inne wybiegi. Jak tak teraz sobie patrzę, że tu też powinna iść droga tędy. I tu powinno być to wodne coś, ale już wiem, że tego nie będzie, bo nie ma szans, żebym ja to tutaj wcisnęła, więc z tego sobie rezygnuję albo ewentualnie to zamienię w jakimś innym miejscu, to wrzucę. Bo muszę wrzucić jeszcze, moi drodzy, tą... Co ja chciałam powiedzieć? Tą klinikę i pomieszczenie dla dozorcy. Niech no jeszcze sprawdzę, jak my tu stoimy z wodą i z prądem. Ja tu wody nie dałam? Nie no, dałam, tylko chyba po prostu się nie podświetla, bo nie ma na wybiegu żadnej, mam nadzieję. Bo ja tu dawałam wodę, no tak, teraz tu nie wjadę. Teraz nie wjadę do środka, ale jestem pewna, że ja dałam tutaj wodę. No dobra, najtrudniejsze w tym wszystkim właśnie jest rozmieszczenie tych wszystkich budynków, wiecie, to jest najbardziej skomplikowane w tym wszystkim.
żeby to nie przeszkadzało w niczym. No i gdzie ja mam to postawić, słuchajcie? Nie mam pojęcia. Czy tutaj jeszcze kawałek poświęcić, ale to mi totalnie rozpieprzy wszystko. Już w zasadzie. Najwyżej sobie poprowadzimy ścieżkę tą, w tą stronę odtąd, a tu jeszcze bym to walnęła. I wiecie, tak chyba zrobię. Ja sobie to zabuduję później, nie będę teraz, nie będę się teraz w to bawiła. Nie będę tutaj tracić na to czasu. Na razie sobie to walnę tutaj i po prostu będzie tu drugi budynek. Centrum badawcze chyba nie jest nam na razie potrzebne. Ale co jest nam potrzebne? Klinika. Pomieszczenie socjalne. Na razie może nie. Klinika weterynaryjna właśnie. Dobra, i na razie to powinno wystarczyć. Zabuduję to sobie później. I jakaś brama. Kuźwa, mam uchylone okno, coś tam fruwa, jakieś helikoptery. Po prostu człowiek w spokoju nie może sobie usiąść i nagrać, bo hałasują. Czy może taka metalowa lepsza będzie? Będzie lepsza taka metalowa. Ale trasy trzeba podmienić. No i spoko, i okej. I wygląda to w ten sposób. I teraz co? Handel zwierzętami. Musimy sobie kupić flamingi. Wszystkie gatunki. Flaming, flaming. Gdzieście są? Bo to są flamingi, tak. Flaming różowy. Dobrze. Ta samiczka wygląda spoko. I samczyk. Ten wygląda lepiej. Dobrze. W takim razie bierzemy sobie, wybierz wszystkie, wyślij do zoo i ciul od razu do kwarantanny, bardzo proszę. Czy ja mam tu w ogóle jakichś pracowników już zatrudnionych? Tylko sprzedawców, więc teraz dozorcę sobie bierzemy. Opiekuna, w zasadzie to po dwóch już może. Opiekun, dozorca, oczywiście od razu strażnik. Technik to nam nie jest chyba potrzebny w zasadzie. Weterynarza jednego, albo nawet dwóch. Technik nie jest nam potrzebny, bo my tu mamy wszystko odblokowane, więc nie musimy tych badań robić. Także także sobie to zostawimy. Ale jeszcze jednego weterynarza może, bo tu nie musimy się przejmować kasą, więc możemy nawalić tych pracowników. Problem będzie później z tym, żeby oni mieli miejsce do odpoczynku wszyscy. Dlatego myślę, że tu jeszcze może dorzucę jedno pomieszczenie socjalne, wiecie, takie większe. Na wszelki wypadek. Pomieszczenie socjalne duże. Niech sobie będzie tutaj i później zbuduję tu ten budynek i będzie spoko. Dobra. Więc teraz tak. A przyroda. Musiałabym sobie zerknąć jeszcze tu na te flamingi. Afryka, Azja, Europa. Woda, tropiki, umiarkowany step. Boże, jaki wachlarz wszystkiego. Już zapomniałam połowy. Woda, tropiki, umiarkowany step, kontynent, Afryka, Azja i Ameryka Północna? Jeszcze raz muszę sprawdzić, nie pamiętam. Nie, Afryka, Azja, Europa. Afryka, Azja i Europa. Dobra, mamy. No i pierwsze co, nasze flamingi, lemingi muszą mieć wodę, co nie, więc... Intensywność sobie zmniejszymy, bo nie chcę, żeby to było bardzo głębokie. I ta woda musi się zaczynać gdzieś tutaj, żeby nam dosięgło to... To czyszczące, wiecie. W sensie ta pompa wody... Wiecie, ta oczyszczalnia wody. O, oczyszczalnia się to chyba nazywa. No i super. I o coś takiego mi chodzi. Nie jest tu zbyt głęboko. One sobie tutaj będą mogły elegancko spacerować. One tutaj na tym poglądowym moim... Zo mają oczywiście mniej tej wody, ale ja tu sobie już ten wybieg zaaranżuję tak, jak mi się podoba, bo tu nie ma zbyt wielu szczegółów, w zasadzie są tam cztery drzewa, kawałek tego bajora i to wszystko. One potrzebują mieć miejsce do spania, wiecie, one potrzebują schronienia, więc chyba się nie obędzie bez tego budynku, tak myślę. Tylko teraz pytanie, jak to logicznie zrobić, żeby goście mogli tam też sobie wchodzić, bo tu ścieżka nam będzie szła. Ewentualnie byśmy to zrobili gdzieś tutaj. To by musiał iść jeszcze do środka chyba,
żeby one sobie spały tutaj. Dobra. Wiecie co? Pauzuję giereczkę. I chyba faktycznie tak zrobię. Usunę na razie tą wodę. Wyrównamy to sobie. Zaraz będę kombinować dalej. Ale chyba faktycznie będę musiała sobie to zbudować. Bo no one potrzebują miejsca do spania, a na zewnątrz ciężko mi będzie coś fajnego zrobić. Okej, okay, więc teraz tak. Barierę będę musiała stąd wywalić. Myślę, że to będzie coś takiego. I tutaj będzie prowadziła ścieżka przez ten budynek. Goście normalnie będą sobie mogli przez to przejść. I tutaj damy szkło, lustro weneckie. Odwrócimy to sobie. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. I teraz co? Budownictwo. Ja tutaj widzę, że to jest takie chyba bardziej ceglane to pomieszczenie, ale sama nie wiem, czy chcę pójść w tym kierunku, w ten kolor cegły. Bo tutaj akurat koloru nie mogę zmienić w cegle. Czy to jest dobry kolor? Do tego wybiegu. Wiecie co? Chyba będzie spoko. Sobie tu odpalę blokadę kątową może. Czy to będzie za niskie? Bo to będzie za wysokie. Ale to sobie za chwileczkę dopasuję do tej szyby, bo chcę, żeby to było mniej więcej na takiej wysokości jak szyba. Okej. Jakoś tak. Ale będę musiała jednak to ciuteczkę odwrócić, bo widzę, że to nie jest równo pod kątem, przez to, że tutaj ta bariera jest zaokrąglona, no to nie jest wszystko tak bardzo równo, więc musimy to zrobić w ten sposób. Ok. Teraz tak patrzę, to może być za duże, ale dobra, bo tutaj jest opcja, że to wychodzi tak, jest bardziej długie niż szerokie, a ja to zrobię troszeczkę inaczej, żeby tutaj też nie tracić miejsca i zrobimy to po prostu bardziej szersze niż długie, bo jednak będziemy wchodzić na wybieg, a nie na zewnątrz wybiegu, tak jakby. Więc tu już jest pierwsza zmiana tej koncepcji. Coś takiego, dobra. Teraz czy ja będę mogła sobie to wszystko... Ja tego nie rozumiem, słuchajcie, no zapisz jako projekt, serio, trzy ściany muszę zapisać jako projekt, bez sensu. Cokolwiek tutaj wybiorę, żeby już mieć święty spokój i sobie to po prostu zrobię jako projekt, bo denerwuje mnie to bardzo, że nie mogę sobie tego po prostu przekopiować. I tylko teraz... Teraz znowu to no nie, to się trochę wykrzaczyło, bo ta wysokość nam się teraz zmieniła. Więc muszę to od nowa dopasować. To jest na równo z tą szybą, z tego co pamiętam. Za nisko. Jakoś tak. I jakoś tak. I ociupinkę tutaj. Czy to wygląda tak samo? Trochę wyżej. Okej, teraz chyba jest równo. Chyba, ale tu jest ciutkę za wysoko. Chyba tak, dobra. Mam nadzieję, że to jest tak, jak ma być. Bo jak nie, to się wścieknę. Kopiuj. I cyk. Dobra. Teraz im tu jakieś fajne wejście zrobimy. No one przez drzwi chyba nie będą wchodzić, więc będę musiała tutaj im zrobić po prostu jeden ten segment wywalić. No i troszeczkę się to różni, jeżeli możecie zauważyć, że to jest ciut za wysoko jednak. Dosłownie o ciupinkę. Sobie obniżymy. Dobra. I to jeszcze odrobinkę sobie dosuniemy do końca.
i będzie spoko, dobra. Walimy sobie może tutaj. Ale nie tak do końca, bo tu sobie dałabym u góry ten panel. Ten mniejszy, żeby zrobić tu jednak takie zakrycie. Kurczę, teraz mi to się w ogóle nie zgrywa z tym, muszę tu tym manipulować. No i dobra, spoko. Może być. Czyli w zasadzie goście nie będą wchodzić do budynku, oni po prostu będą sobie mogli przez szybkę popatrzeć, jak one sobie tu śpiochają. I widzę, że tu dach był szklany, kurczę, widzę, że taki trochę przeszklony, ale nie zupełnie. Czy to jest woda? Też ciężko mi jest zobaczyć, wiecie, jak to wygląda, bo to generalnie jest inny wybieg, tak jak mówię, że to zupełnie inaczej wygląda, więc teraz tutaj idę po swojemu ze wszystkim. Może byśmy dali to szkło, chociaż nie wiem, czy to będzie pasować. Zresztą to bym musiała w takim razie podwyższyć. Tylko to jest dość duża powierzchnia na ten dach, a ja w dachach jestem beznadziejna, no ale co zrobię, kolejny płaski dach? To będzie słabe. To będzie słabe. Coś takiego byłoby fajne, no chyba, że taki płaski damy, szklany. Będzie im tu grzało, czambo. Tym naszym lemmingom, flamingom. Tylko, że to nie za bardzo mi pasuje znowu, kurde. Musiałabym to sobie... znowu tym pomanipulować. Okej. No i dobra, i teraz jeszcze tutaj. Czy to wygląda dobrze? To może być. Wiecie co? Też wam powiem, że ja po prostu ewentualnie, jak wpadnę na jakiś fajniejszy pomysł, to przebuduję. Ale na razie, wiecie, robię to na żywca, bo tak jak mówię, nie planowałam teraz zrobić tego budynku, ale nie pomyślałam o tym, że one potrzebują jednak miejsca do spania, bo nie wszystkie zwierzaki potrzebują właśnie typowego schronienia, ale z tego co pamiętam, flamingi potrzebują. Niektóre zwierzaki sobie normalnie na powietrzu śpiochają i jest spoko, ale im niestety to nie pasuje. Czekajcie, bo ja to zrobiłam jakoś tak, że tu nie nachodzi mi w ogóle na ten beton. Dobra, niech będzie. Na razie niech będzie. Nie wygląda to najlepiej, słuchajcie. Nie wygląda to najlepiej. Nie, to nie jest dobre. To nie jest dobre. I co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Walę ten dach. I nie wiem, co zrobić. No nie mam pojęcia po prostu. Dobra, wiecie co, na razie to zostawię. Zajmę się tym po prostu później po odcinku, a teraz im zrobię normalny wybieg i tyle. Nie będę się tu za bardzo z tym bawić. Dobrze, i wodę sobie zrobimy tutaj. Trochę za głęboko. Zapomniałam, że zwiększyłam intensywność. A ja nie chcę, żeby to było takie głębokie. Więc na 40% sobie damy. Czy to w ogóle wystarczy, żeby wodę wlać? Teraz będzie chyba ok. Dobra. No i spoko. Tylko nie wiem, czy mi ten kształt odpowiada. No dobra, zostawimy to może tak. Taka nereczka nam wyszła. I spoko, jest elegancko, jest płytko, bez problemu sobie powinny tutaj wchodzić. No i dobra, i wybieg. Jakoś im tu trzeba ładnie
obstroić. Czy ja wiem, czy ja chcę takie afrykańskie? Nie bardzo. Poszłabym tu jednak w europejskie klimaty, więc wywalę sobie tą Afrykę. I damy takie bardziej swojskie roślinności. Oczywiście pałki wodne są super. Pałki będą. Pałeczki oczywiście, że będą. Przypominam, że jak byłam mała, to chodziłam właśnie z rodzicami na spacery nad takie bajoro u nas. I właśnie w dole, w takim sztucznym zbiorniku były pałeczki takie i uwielbiałam właśnie przynosić je później do domu. Zawsze czekałam, aż one zaczną kwitnąć, w sensie no, zaczną rosnąć, żebym mogła sobie je pozbierać. Także to były super, takie fajne wspomnienia zrobiłam. Już teraz niestety tam nie rosną. Czasami właśnie chodzę tam z psem na spacer, to już tam tego nie ma. To było bardzo, bardzo dawno temu, bo już jestem starym pierdzielem. I niestety pałki nie przetrwały próby czasu. Także dobra, tu będzie takie skupienie tych pałek. Kilka damy tak luzem obok. Okej. A ja kupiłam tylko dwa, zapomniałam, że ich tu może być dużo, dużo więcej, ale one powinny mi się fajnie też rozmnożyć, więc nie wiem, czy kupować od razu więcej. W zasadzie co mi szkodzi, pieniądze mam, tylko nie było tam zbyt dużego wyboru tych flemingów naszych. Były tam chyba tylko dwa jeszcze. Więc zobaczymy. Dużo drzewek, duży jednak ten wybieg wyszedł, duży. Trochę tutaj będę musiała namachać, żeby go jakoś fajnie ozdobić. Dobra. Jak? Zanokcica? Boże, kto wymyśla te nazwy? Po prostu szaleni są ci ludzie. Zamiast jakoś, nie wiem, jakoś prościej, to kuźwa takie nazwy wymyślają, czy się tego wymówić nie da. Po prostu... Później się trzeba uczyć w szkołach. Jakich pierdół, których się wymówić nawet nie da. Okropne to jest, okropne. Wiadomo, to wszystko się z łaciny wywodzi, ale dlaczego się nazywa wszystkie właśnie rośliny po łacinie, to tego w życiu nie zrozumiem. Nie wiem, może jest na to jakieś sensowne wytłumaczenie, ale no... Nie dla mnie, nie dla mnie. Pewnie, żeby wszystko, wiecie, było w jednym języku i tak dalej, no ale kuźwa, nikt nie już po łacinie nie mówi, więc bez sensu, co się mija z celem kompletnie. Takie drzewko tu walniemy. O, to jest też całkiem ciekawe. A dlaczego ja tutaj nie mam... O, są. Lilie wodne być muszą, mimo że to jest płyciutko. To i tak chcę mieć tu lilię. Ej, ale nie zatapiajcie się. Proszę mi się nie zatapiać. Uwielbiam właśnie te takie wybiegi wodne. Można się tu tak fajnie pobawić. I właśnie widzieliście sneak peek dotyczący nowego DLC, bo Frontier wrzucił właśnie na Facebooka i na Twittera. Zdjątko takie, wyglądało to jak jakaś dżungla amazońska, ale podejrzewam, że to może być też Australia, nie wiem, bo w Australii też mamy takie lasy tropikalne, chyba można tak to nazwać, więc zobaczymy, bo ktoś też wrzucał, kurczę, jakieś zdjęcia typowo z australijskim tym DLC, ale nie wiem, czy to było po prostu, wiecie, zrobione przez fana, czy co to było, ciężko jest mi powiedzieć, ale już się nie mogę doczekać, kurczę. Jestem bardzo ciekawa, co oni tam wymyślili. Co my tam ciekawego dostaniemy? No bo co w takich tropikach? No, kuźwa, węże to już mamy. Tego typu rzeczy, tygrysy mamy. No to nie wiem. Zależy też, gdzie to faktycznie będzie. Czy znowu jakieś małpki nowe? Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy. Ciekawa jestem, kiedy to wyjdzie. Teraz i tak wszystko jest dość mocno opóźnione przez tego wirusa. Kurczę, to na każdej płaszczyźnie
ten wirus nam robi takie takie przeszkody, nam stawia pod nogami po prostu wszędzie. W grach, w filmach, w ogóle wszystko. Wszystko będzie w fatalnym stanie po tym, po tej pandemii, ale no jakoś trzeba to przetrwać. Co robicie w domu na przymusowych kwarantannach? Dajcie znać, bo teraz już raczej do szkoły na pewno nikt nie chodzi. Ewentualnie jeszcze do pracy niektórzy muszą chodzić, ci co nie mają możliwości pracy z domu. Więc dajcie znać, co tam porabiacie, jeśli macie wolne. Te drzewa mi się tak podobają, ale nigdy ich nie potrafię jakoś fajnie ustawić. Bo one dobrze by wyglądały leciutko tak właśnie pod kątem przy wodzie. Ale musi to dotykać jednak ziemi. Z powietrza nie wyrasta. Dobra, w ten sposób sobie to bachniemy. Liany jakieś, ale ja to nie potrafię. Ale przecież ja odznaczyłam Afrykę. Aha, bo mam step. Chyba dlatego, że mam step zaznaczony. To mi tutaj wyskakują. Zrobimy tu jakiś busz. Lekki. Zaraz tu jeszcze pouzupełniamy jakimiś skałami oczywiście. Jestem z siebie dumna, że nauczyłam się w końcu mówić skały. Pamiętam, że w szkole zawsze pani na nas krzyczała od geografii, bo mówiliśmy na to kamienie. No, także to bardzo ją to denerwowało, z tego co pamiętam. A my z uporem maniaka po prostu. Kamienie, kamienie. Maciupinkę tutaj. Jakie one w ogóle pokrycie chcą? Bo wydaje mi się, że one tam chcą trochę ziemi, gleby w sensie. Tak, trawę mają zdecydowanie za dużo, czyli skała i gleba. To sobie to od razu ogarniemy. Czy piasek? Nie, piasek jest w porządku. Intensywność sobie zwiększymy. Jeszcze za dużo trawki macie. Dobrze, i troszeczkę skały. Skałę to przy wodzie bym dała, tylko może niekoniecznie tam, gdzie dałam rośliny, bo to jest bez sensu. Tu, gdzie są rośliny, to bym ociupinkę tej trawy jednak podrzuciła. O! A skałę bardziej tak tutaj, gdzie nic nie dałam. Na przykład tutaj. I tutaj cały bok. Też możemy dno zrobić ze skały, to jest też w sumie niegłupie. Halo, rośnie im ta skała czy nie? Mam wrażenie, że w ogóle się ten poziom skalny nie podnosi. Co tu jeszcze tak z tyłka mam wrzucić? Już nie mam gdzie wcisnąć tej skały, a im dalej mało. Troszkę tu może. Dobra. Jest ideolo. Tylko tu, gdzie są rośliny, to jednak chciałabym, żeby ta trawa była. Okej, czy tu robić jakieś pagórki? Myślę, że moglibyśmy coś tutaj rąbnąć. Aj. Ale takie skalne wybrzuszenia raczej. Nie przeskoczą mi tu raczej przez tą siatkę, mam nadzieję. Żeby to nie było takie płaskie. Właśnie fajnie by to wyglądało w miejscu, gdzie są te skały. Zrobić takie leciutkie uwypuklenia. O, no i super. I super. I teraz, czy jeszcze jakieś rośliny tu będę dorzucać? Czy od razu już przejść do skał? Jeszcze teoretycznie możemy poustawiać tutaj te bambusy. Czy co to jest? Tak, bambus. Na razie, że ta chatka zostaje, to ją przynajmniej kuźwa przykryje tymi bambusami. Tu damy bambusik też. Tu czegoś mi brakuje strasznie, tu jest pusto. Nie, to jest troszeczkę za duże. Nie mamy tu tak zbyt dużego wyboru.
To tak średnio wygląda, jak sobie to obniżę. Co to jest w ogóle? Nie, jest jakiś dziwny. To jest drzewo. To jeszcze tu bym mogła dać drzewo. I tu. O, to jest takie słodziutkie. Też kilka ich walniemy, chciałam powiedzieć. Tutaj i może tutaj. Dobra. No i spoko, bardzo pięknie to wygląda. Tutaj mamy ziemię, jest cacy. Jeszcze możemy kilka skał dorzucić. Kurczę, wybaczcie, będę kichać. Okno uchylone i już, kurczę, mnie trzepie. Dobrze, skały tropikalne. Nie, raczej. Chociaż w sumie. Czemu nie? Będzie taka różnorodność kolorystyczna. Takie schodki im tutaj zrobimy. O, coś takiego. No i spoko, i fajnie. Może tu jednak jakąś roślinność bym jeszcze przemyciła. Ociupinkę bym tutaj dała tej gleby. Dosłownie troszeczkę, żeby się nie zdenerwowały zaraz. Że za mało skały. Aha, bo ja tu znowu ściągnęłam te filtry. Afryki nie chcę, chcę Azję i Europę. Coś takiego może sobie tu wrzucimy. Bo tego jeszcze tu nie dawałam. A to mi właśnie tak fajnie pasuje przy skałach. Takie dopiero jeszcze sobie wyrastają. Takie maluśkie. O. I troszkę z tej strony. Czy ja to w ogóle mam otwarte? Tak się teraz zastanawiam. Otwarte, tak. Dobra, ale nikt nie przychodził, no bo nie było do czego, prawda? Puszczę sobie już tą grę. Może niech tu one sobie żyją własnym życiem. Tak, trwałego schronienia nie macie, wiem, ale to... Zaraz to naprawimy. Wiecie co? Na tą chwilę im po prostu walnę ten dach byle jaki, żeby miały to... żeby miały co? Żeby miały to schronienie. A ja to ogarnę później po nagraniu po prostu, bo to za dużo czasu mi zejdzie. Jeszcze im tu może podłogą wyłożę, coś wymyślę. W każdym razie to mi będzie dużo czasu zajmować, więc... Więc to oleję na razie i zrobię jakikolwiek. To jest podłoga niby, ale nie mogę z tego dachu zrobić. Chciałabym zrobić z tego dach jednak, wiecie. Dobra, na razie prowizoryczny dach zrobiony. I czy wam to pasuje? Flamingi drogie? Pasuje, no i super. W takim razie co? Jeszcze brakuje wam, moje drogie, miseczki do jedzonka, basen z paszą. Jezu, gdzie ja im go dam? Czy może być na wodzie ten basen z paszą? Chyba może. Damy go tutaj. Zobaczymy, czy opiekun da radę tutaj żarełko wrzucić. Tak troszeczkę przy brzegu to bardziej damy. O, to jest dobre miejsce. Tylko jeszcze musiałabym gatunek zaznaczyć, ale akurat to wiem, że mają, także spoko. Duża miska na wodę, w zasadzie dlaczego nie? Na wszelki wypadek niech mają. Duża miska na karmę, niech będzie tutaj w drzewach. To się nazywa co? Znacznik zapachu, urozmaicenie. Damy im też spryskiwacz. On jest nad wodą czy pod wodą? Niech sobie tutaj pływa. Na wodzie może być, spoko. To jest też bardzo fajne i ja lubię właśnie dawać to na wodzie. O, żeby one sobie mogły fajnie pod tym przechadzać się. No i w zasadzie to jest tyle. Czyli ja tutaj muszę robić badania normalnie chyba nad zwierzętami, tak teraz widzę. Nie, badania zaawansowane. No i co? I one tu nie mają żadnych urozmaiceń więcej? Jest jeszcze lusterko. Niech będzie tutaj. Gdzieś w słońcu bym chciała je dać. Może tu. No nie ma tego zbyt dużo, jak tak teraz patrzę. Prawie nic.
No dobra, nie są wymagające te nasze flamingi po prostu chyba. Czy one się ruszyły z miejsca? Nie, stoją w miejscu, kurczę. W ogóle się jeszcze nie ruszyły. Co wy to? Takie macie fajny wybieg i się nie ruszacie? Co wy to? Ruszcie się, włazić do wody. Co się dzierosz? Właź do wody. Lenie głupie małe. Czekajcie, przyspieszymy troszeczkę. Chciałabym, żeby one się jednak ruszyły. Nie? To może cię przerzucę gdzieś. Tam na przykład. I czy wtedy się coś ruszysz? Coś będziesz robić? Dobra, mamy już 80 gości. Jakiś start. Aha, właśnie, bo jeszcze tutaj zapomniałam. Oczywiście o tabliczce. O tabliczce. Bardzo proszę. W sensie bardziej o ekranie. Tu będzie dobrze. Flaming różowy. Oczywiście nadatki, bardzo proszę. I głośniczek. Standardowo w tym, w krawężniku. Nie, nie chciałam drugiego sowka. Flaming różowy, bardzo proszę. No i dobra, kosze na śmieci oczywiście też są potrzebne. Nie z ulubionych, tylko jakiś taki uniwersalny bym wolała, klasyczny. Klasyczny kosz, a jakie ja tu dałam zielone takie, no dobrze, to będziemy sobie kopiować takie kosze. Tutaj jeden postawimy. I tutaj na razie. No i dobra, pierwszy wybieg mamy. Wygląda w ten sposób. Gości mamy dość sporo. Tutaj prawdopodobnie im to będzie przeszkadzać, ale postaram się to chociaż drzewami jako tako zakryć na razie, a później tak jak mówię i tak to zabudujemy, więc mam nadzieję, że nie będzie im to za bardzo psuło widoku. Bo tutaj mają widok całkiem fajny na te flamingi. No tylko, że ich na razie jest bardzo mało. Ja bym jeszcze chyba dokupiła ich więcej. I jeszcze jednego samca. Dobra, wybierz wszystkie. Wyślij do zoo. Gdzie ta nasza kwarantaniena? Tutaj. No i dobrze, niech sobie przyjdą. Od razu będzie tutaj raźniej. Od razu zapraszamy dozorcę na wybieg, żeby dać im papu. Ej, no one się nie ruszają w ogóle. Jakie leniwe buły. One są bardziej leniwe ode mnie. Cały dzień stoją. Żeby to jeden dzień. Oj, oj. Padłam pod wodę przez przypadek. Żeby to cały dzień. Przecież odkąd przyszły, to one się nie ruszyły. Tego tylko przeniosłam. Tego tylko przeniosłam i tyle. O Jezu! Fantastyczne ujęcie. Dobra, więc tym oto śmierdzącym akcentem będziemy kończyć. To co, moi drodzy? Słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Widzę, że tu dachu mi brakuje, co tu się wydarzyło. Ale to nie szkodzi, tak jak mówię, to i tak będzie wyglądało inaczej, ale potrzebuję czasu, żeby sobie to jakoś ogarnąć, żeby jakiś fajny pomysł wymyślić. No to co, moi drodzy, do następnego, trzymajcie się, cześć!